No, mam nadzieję, że ta pompa pasuje. Zobaczę. To tu tylko musi pasować ta wtyczka. Wtedy to równo. No dobra, ten szlauch na to musi wejść. Bo od starej pompy z 2004 roku widać to tu. To jest rocznik. Tydzień i rocznik. No jak przy oponie. I widać, że to pierwsza pompa jeszcze. I tu mogłem tylko rozpoznać 2, 2, 4, 5, 1, 7, 0. Na końcu nie wiedziałem, czy 5, czy 7, ale znalazłem na eBayu tą tu z 0,8 na końcu i wygląda identyko jak ta, co ja już mam. No, czyli mam nadzieję, że to będzie pasowało. Tu nic nie można rozpoznać, ale jest to też oryginalne od Eberspycha. Czyli powinno. Powinno działać, funkcjonować. W którym miejscu ta pompa siedzi? Tu tylne zawieszenie. Tu właśnie. Całkiem z tyłu. Przy zbiorniku tu zaraz. Właśnie jak to zawieszenie robiłem, to ja widziałem, że tu kapie z tego. Ja taki zadzerwiały. To niech będzie już nowy. No teoretycznie. Ten szlauch poluzować, teoretycznie. Szlauch, czy jak to tu dokładnie? Muszę zobaczyć. No tam, ta wtyczka i tyle. Teoretycznie. O to mi chodzi. Teoretycznie powinno się dać. Tu z knipeksem, a bo się ruszy. No widać, szlał się ruszy, kurwa. Aż tu rozeszła jeszcze. Trochę mu pomóc może. Bo niby to się ruszy, ale co się ruszy? Szlauch? Czy to w środku też? Znaczy nie. A pierdolę. Ale twarde to też się, no. Tak jak z tą wtyczką. Powinno... A, szkoda gadać. Szkoda słów. No ja pierdolę. To jest zabawa, tu ja pierdolę. Za tym jak... Nie. By to urwał i tyle. No trzymie, no. Trzymie. Panie, kto pan to tak spierdolił?
panie, ja sam. O panie. Twardy ten szlał w ogóle. O Jezus. Dużo cierpliwości trzeba mieć. A, ciekawe. Kurde. Samemu to nie robota. No, to będę tak długo próbował, aż pójdzie. Co mam zrobić? Tak to teraz na razie wygląda. Tam kapie z tego, bo sobie myślałem, kurde, odkręcę może tu najpierw 17, żeby ten był poluzowany. I tu wyciągnąłem cały ten szlauch z tym, nie? Tam z tego, tam stąd to idzie wtyczka, szło. I tak, powiem wam, identyko wygląda. Wtyczka też to samo. Czyli to będzie to. Czemu to nie mogłem wydostać? Nowy, tak? Ten tu, to jest nowy. A to jest przy tym oryginalnym. No jak ja to mam wydostać, no? Kurde. Teraz mam nadzieję, bo to obcięłem trochę. Za krótki na pewno nie będzie, ale mam nadzieję, że to wsunę teraz tam. Powiem. Za twardy ten szlauch, no kurde, się nie da, o cholerę, nic, no nie chcę, no normalnie. A skoro nie chcę, no to nie, to brałem tu taki szlauch, co jest na podciśnienie. Taki. Ale on jest też odporny na paliwo. Czyli będzie spoko. I jo. W Turbocentrum Berlin na przykład, tam można takie dostać. Lepsze szlauchy, ale drogę, kurde, 8 coś tam za metr. Jo, i tutaj będę tylko to tu będę odkręcał i to stare wkręcę i chuj tam, będzie ok. Nic nie będę ruszał, kurde, tu właściwie też nie musiałem ruszać, ale a, dobra, już niech będzie. Kurde. No, będzie okej. Szajs pumpa, kurwa.
Moment. Tak, co było? No ja, tu to nie będzie pasować. Może tak to wymyślić? Ring z tego wyjąć może? Albo, o! Człowiek nie głupi. No, trochę głupie, ale... Takaż. Tylko przewód hamulcowy. Kurde, co za wiatr dzisiaj, no. Aż się chce robić, ja wiem, bo... Ja się da z tym ringiem? Znaczy nie. Tak to pewnie. To na pewno pójdzie. No, ciach. Dobra, jak oryginał. No nie jak oryginał, nie, ale... Co będę teraz sprawdzał? Chyba ja, tam była taka funkcja. W OP.com Ferda pumpę Antakten, coś takiego. Czyli to znaczy, że tą pompę można sterować. Coś tam było, coś takiego, no właśnie to teraz zobaczę. Ale to mi się podoba, to jest ok. Tak może być. Tylko to mi się nie podoba, ale to jest właśnie, to jest oryginał, no to tu, takie, co to ma być? Tylko to znowu gdzieś tu. Chociaż już to by nie przeszkadzało, jakbym to tu przymocował trochę. Komu to przeszkadza? To lepiej niż jak to by było tak. Jo. Zaraz tu przymocuję. No, tam. Do tego. Jo. Dobra. No i chyba słychać. Bo ogrzewanie tyle włączyłem. Ja czuć. No i to jest cała robota. Czyli numer, co pokazałem, pasuje. Kurde, oczyszczę to trochę jeszcze. Przymocuję jeszcze tam, właśnie jeszcze nie przymocowałem.